32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku pełni ważną funkcję w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jednostką o nowych strukturach spełniających wymagania NATO. Głównym zadaniem bazy jest doskonalenie zdolności w przeciwdziałaniu zagrożeniom kryzysowym, w tym terroryzmu powietrznego oraz zabezpieczenie szkolenia eskadry lotniczej. Na dzień dzisiejszy zadania nasze, no to zadania są tak jak dla lotnictwa wystawione, czyli ochrona strefy powietrznej nad Polską, nad Europą, bo w ramach NATO i NATO tak samo otrzymujemy parę, a na dzień dzisiejszy nasi przedstawiciele z naszymi samolotami są na południu w Kuwejcie wykonują zadania w ramach działalności NATO. Na południu. Robimy to dla społeczeństwa dlatego, żeby pokazać, na co te pieniądze są ludzi wydawane, jeżeli chodzi o naszą jednostkę, żeby zaprezentować to, co robimy, no, o co dbamy, żeby pokazać kawałek historii. Tak, tu mają Państwo okazję oglądać nasze samoloty, to się znajdą u nas w ramach naszego muzeum w bazie. Jest to właśnie możliwość pokazania, że takie samoloty kiedyś latały u nas tutaj w Polsce. My staramy się utrzymywać w takiej sprawności, że można było je dotknąć, można było zaglądać do środka i jak to się mówi, zapoznać się z historią. No, a dodatkowo tym elementem jest takim zapoznawczym, żeby ludzie wiedzieli, jak lotnisko wygląda, co na tym lotnisku się robi i po co jesteśmy w ogóle w tym miejscu. 32. Baza jest jedną z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego, która stale bierze udział w międzynarodowych ćwiczeniach zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Jako jedna z dwóch w Polsce znajduje się w posiadaniu samolotów F-16 o doskonałych możliwościach bojowych w zakresie walki powietrznej oraz wykonywania zadań specjalistycznych. Długo pan pracował jako pilot? Prawie 25 lat. Tutaj w Łasku czy gdzieś? W Łasku, głównie w Łasku. No, ze względu na remonty, czasem byliśmy przenoszeni w inne miejsca, ale głównie w Łasku. Jak pan ocenia dzisiejsze święto bazy lotniczej? No, jest wspaniałe dla dzieci szczególnie, no i pogodę zawdzięczamy tam gdzieś z góry prawdopodobnie. No, cieszę się, że mogłem tu przyjść, spotkałem paru znajomych, paru nowych ściągnąłem tutaj, siły nowe rosną, właśnie jeden poszedł. Do środka coś zobaczyć. Obchody święta bazy rozpoczęły się uroczystą zbiórką żołnierzy przed Wojskowym Portem Lotniczym. Po części oficjalnej rozpoczął się piknik, w trakcie którego obejrzeć można było wystawę statyczną samolotów grupy Archeo, samolot F-16, sprzęt 32. Bazy oraz 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Podstawą tego dzisiejszego tutaj tej wystawy są samoloty, które są odrestaurowane przez grupę Archeo. Mój znaczek tutaj, że jestem członkiem grupy Archeo. Mamy za cel ocalenie tych pojedynczych egzemplarzy już i po prostu udostępnianie ich przy takich okazjach. Są to samoloty, łączy ich biało-czerwona szachownica. One kiedyś służyły w naszych siłach powietrznych, a niektóre z tych samolotów służą nadal. No, weźmy Mi-24, Mi-2, samoloty typu Su-22 i MiG-29. To samoloty, które jeszcze aktualnie latają, no i nasza poczciwa Iskra, która jeszcze w Dęblinie służy naszym pilotom do szkolenia. Można powiedzieć, że wszystkie te samoloty mają podobną historię, czyli stały gdzieś zapomniane. No i że zostały wypatrzone przez członków naszego stowarzyszenia. Zawarliśmy jakieś tam ugody z dotychczasowymi właścicielami, znalazły się tutaj i corocznie jakby powiększamy tą kolekcję i odrestaurujemy jeden samolot więcej. Co pana skłoniło, żeby przyjść dzisiaj na święto bazy lotniczej w Łasku? Skłoniło mnie to, pierwszy raz widzę z bliska takie coś. To jest fantastyczne. Otoczenie jest fantastyczne. Pierwszy raz widziałem, że lotnisko z bliska, można powiedzieć. Co się panu najbardziej podoba? Najbardziej podoba mi się samoloty przede wszystkim i modele, wystawione modele. Przez cały dzień trwania pikniku na lotnisku w hangarze odbywał się 7. Międzynarodowy Festiwal Modelarski przygotowany przez łaskich modelarzy grupy Archeo Łask. Oprócz wspaniałej atmosfery i zabawy pod okiem doświadczonych modelarzy, młodzi adepci tego hobby mogli uczyć się sztuki klejenia modeli. Ponadto odbywał się 16. łaski piknik modelarski, zorganizowany przez Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Łaskiego Domu Kultury. Stawa zorganizowana jest w czasie Święta Bazy jako 16. łaski piknik modelarski. Przyjechało 20 modelarzy z dużymi modelami i oczywiście pokazywałem modele rakiet w locie. Właśnie w tej chwili odzyskałem model. Większość ludzi, tych modelarzy, są to modelarze typowo profesjonaliści. Można było dzisiaj obserwować start modelu holującego model szybowca i rozdzielały się w powietrzu. W ramach tej imprezy na Święta Bazy jest zorganizowany konkurs modelarski i jestem sędzią głównym.
A czy sam pan też składa modele? Ma pan jakieś osiągnięcia w tej dziedzinie? No sporo. Sporo osiągnięć. Zresztą no, całe życie się tym zajmuję, trudno, żeby ich nie mieć. Może jestem zbyt chwalący się, ale no, jak się pracuje ciężko, to i efekty z tego też są po prostu. Także zawsze powtarzam, żeby się nie zniechęcać, próbować, a efekty przyjdą. Dla przybyłych gości przygotowano również rozmaite występy sceniczne. Rozkaz, idziemy ze śpiewem. Rozkaz.